Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zaprasza Jakub Wojtaszczyk. Dzień dobry państwu, witamy w 122 odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i zaraz chciałbym powiedzieć po drugiej stronie Anna Tatarska, ale Ania wygrzewa się w słońcu wakacyjnie. No i to wielka niespodzianka! Proszę państwa, Patrycjusz Tomaszewski, co za powrót. <laughs> Baby, come back. Baby, come back. The return no one was waiting for. Nieprawda. <laughs> Dzień dobry. Jak się masz w tych upałach? 37 stopni zaraz na termometrze. A mnie jest ciągle zimno. <laughs> Jesteś jak moja babcia. Momentalnie już dawno byłeś, ale to teraz tylko, wiesz, fizykalnie już. To prawda, to prawda. Bardzo miło cię słyszeć. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. Również, no miło być zaproszonym. Kuba wysłał list, podpisał się ręcznie, piórem pisał, miłe. To. Sowa przyleciała. Jezu, ja cały czas czekam na tę sowę z Hogwartu. Nie może przylecieć. Byłbym, naj, na, byłbym najstarszym tym, najstarszym e, uczniem tam. Ale wiesz to, że jeżeli gdziekolwiek w Polsce miałaby sowa przylecieć, to Poznań jest najlepszym miejscem, bo jaki ptak jest symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego? Sroka. Puszczyk, stąd nazwa Puszczykowo. A widzisz. No i widzisz, jeżeli jakaś sowa miałaby przylecieć listem, to najbliżej z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sowa ostatnio kojarzy mi się tylko i wyłącznie z serialem pod tytułem Schody. Gdzie jedną z teorii było to, że Toni koleczka została zabita przez nią. I tę teorię bardzo popychała do przodu nikt inny jak Juliette Binoch. A czy to nie jest najlepsza z teorii? Wydaje mi się, że jest ja, wspaniała. Ja myślę, że w nią wierzę. To jeszcze Biała, na imię miała Hedwiga, na pewno. Na pewno. <laughs> Tego serialu zostało mi 20 minut. I jeszcze nie skończyłeś. I nie dokończyłem do tej pory. To ja tak miałem z Falconem i Winter Soldierem, ale w Wczoraj to zrobiłem. Do końca. Proszę, no nie tak. on nie jest zbyt dobry. Zgadzam się. Zresztą na palcach, na jednym palcu można policzyć dobry serial Marvela również. Ta, ale powiem Ci, że nie, nie obejrzałem tylko jednego tego najnowszego Mrs. Marvel, który podobno jest najlepszy. A ja właśnie połknąłem tą Mrs. Marvel jak wspaniałą tableteczkę Gumisia z witaminami. Mimo, że jest dla dzieci, nadal polecam dorosłym. No właśnie, dlatego właśnie pewnie też. Ale po Moon Knightie, Byłem tak, jestem tak zniesmaczony do Marvela, że na, zakładam, że obejrzę tą. Jak yy, nie na ona się nazywa? Hulk, Hulk, Hulk? Hulk? A pani She Hulk? She-Hulk, Attorney-at-law. No właśnie. Pewnie zobaczę, ale naprawdę. A no właśnie, bo my dawno nie rozmawialiśmy również ze słuchaczkami i słuchaczami i osobami słuchającymi, a tu trzeba nadrobić wszystkie Marvelowe plotki, bo to, co się dzieje z tą fazą czwartą Marvela, nie wiem, czy ktoś w eterze polskim powiedział, że to schodzi na psy, mimo, że psy bardzo kochamy. Co się dzieje z tą fazą i serialowo, i filmowo? No, Mrs. Marvel i Spider-Man to są jedyne dwie dobre, jasne gwiazdy tej fazy i jestem zatrwożony, co będzie dalej, szczególnie z tym planem, który ogłosił. A, ja bardzo lubię Wonda Division, lubię też um, Loki'ego. Loki jest najlepszy, to prawda. E, no bo to pozostałe to faktycznie jest słabe, ale naprawdę po Moon Knightie, nagle wydaje mi się, że wiesz, że Winter Soldier jest super. <grym> ale powiem Ci, że jak oglądałem pierwsze odcinki Moon Knight'a, bo ja zawsze chciałem być archeologiem, który wiesz, na, wychowany na Indiana Jonesie i jeszcze był taki serial niemiecki, dubbingowany po polsku, skarb z ziemi niczyjej w latach. Wczesnych osiemdziesiątych, gdzie. W... Piwnicach między wschodnim a zachodnim Berlinem znaleziono egipskie jakieś statuetki, i potem akcja nagle przeniosła się do Egiptu. I ja chciałem odkrywać te rzeczy. I jak zobaczyłem pierwsze odcinki Munaita, mówię: Ojku, ja, ja to chciałem zawsze robić. No a potem weszło pomieszanie z poplątaniem. Ale bawiłem się dobrze, oglądając to, bo mówię sobie, co jeszcze. I było jeszcze dużo więcej. co najlepsza. Fajnie, że sobie tak gadamy, bo tak pomyślałem, że oczywiście mamy jakieś takie punkty kluczowe dzisiejszego odcinka, ale przez to, że nie rozmawialiśmy długo oprócz tego odcinka podsumowującego z Anią ostatnio. Tak pomyślałem, żeby mm, po prostu no, nadrobić ten stracony czas. Utracony czas, co oddala nas. Pewnie dam. Y ta nasza formuła godzinna, około godzinna y, y, nie będzie wystarczająca, ale wrócisz za tydzień, bo Ania jeszcze będzie podróżować. Tak, wspaniałego wypoczynku Aniu, super, fajnie, że wypoczywasz jak inni pracują, fajnie, fajnie. Mm -hmm. <grym> nie, Ania akurat bardzo ciężko pracuje, więc należy jej się. Dzisiaj sobie wskoczymy na, na Apple TV+, Plus y, i pogadamy trochę o serialu, który się po polsku nazywa Spod Powierzchni. Ach, Spod Powierzchni, właśnie byłem ciekaw jak oni go nazwą, ponieważ w każdym kraju, Inaczej przetłumaczyli surface, czyli po prostu powierzchnie. Moje ulubione tłumaczenie jest niemieckie, ponieważ nie znalazłem żadnego podcastu, który by opowiadał o tym serialu, ale znalazłem niemiecki i udając, że rozumiem, słuchałem, i on się nazywa Kobieta pod wodą po niemiecku. No właśnie, to bardzo fajny tytuł. Nie, wcale wcale nie, nie gorszy niż nasze kolejne tłumaczenie, czyli Single w Nowym Jorku, a po, polsku, po angielsku jest to, jest to Uncoupled. To jest serial, serial Netflixa, o którym też powiemy mm, kilka słów. Single w Nowym Jorku, naprawdę? To jest lepsze niż podkomisarz Brenda Johnson na The Closer, chociaż nie, jest lepsze. Tak. Pe pewnie pogadamy, znaczy ja mam teorię, dlaczego tak zostało przetłumaczone, ale to do tego dojdziemy. Ale może to są takie nasze dwa główne tytuły. Zanim do nich dojdziemy, może po prostu pogadamy tak jeszcze trochę na ludzie, co, co oglądasz. Co um, <laughs> Cię wciągnęło ostatnio, chociaż mam. <laughs> co mnie raz... wciągnęło? To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję, że jej zadałeś. Powiem tak, ja te ostatnie, bo to już 8 miesięcy będzie, wykorzystałem na tym, żeby trochę poodpoczywać od wszystkich rzeczy, którymi bardzo mocno implementowałem mózg-czaszkę przez ostatnie dwa lata. I dużo czytałem, dużo słuchałem podcastów, posłuchałem bardzo dużo mądrych ludzi, i muszę przyznać, że przyjemnie było na chwilę zrobić przedwę od tych seriali, a po to żeby poczekać, aż niektóre będą w całości i zobaczyć sobie je na jedno piękne danie. Wciągnąłem wszystkie chyba pozycje nowe, te wysokotestosteronowe, bo miałem taką potrzebę. Czyli jakie? I Jacka Richera i The Terminal List i powtórzyłem sobie Jacka Ryana z Johnem Krasińskim, bo okazało się, że widziałem pierwszy sezon, ale zapomniałem całkowicie, więc jak oglądałem na nowo, to dopiero po trzecim odcinku sobie przypomniałem, że wszystko widziałem, ale to nie miało znaczenia, bo to się po prostu bardzo przyjemnie ogląda. To są takie seriale, które pokazują, że można zapomnieć o wszystkim i jakby się grało w grę. Miałem takie wrażenie. Po prostu wchodzisz w ten świat i dopóki pykasz na padzie. Jest dobrze. Terminal List teraz coraz bardziej się mówi o tym w kontekście tego, czy będzie ciąg dalszy, bo tam jest dużo tej historii jeszcze z książek do opowiedzenia. I Chris Pratt nawet ma dobre opinie. Nie wiem, czy ty widziałeś? Nie, nie, nie. nie. Chrisa Pratta nie mogę za bardzo. Natomiast on jest taki niezwykle poważny. Tam Antoni Fakła e, reżyseruje pierwsze epizody i to, co jest fajne akurat w tym serialu, że każdy odcinek chcieli zrobić w innym gatunku. Czyli jest jeden survivalowy, który jest mało rzeczny. No, no, jest bardziej niedorzeczny niż rzeczny, ale rzeka tam jest. I każdy odcinek nawiązuje do jakiegoś innego gatunku filmowego, co jest super. Mniej fajne jest to, że on jest tak, tak na serio się bierze, że tam nie ma w ogóle oddechu ani miejsca na poczucie humoru, i wszyscy ludzie są tacy mało realni, mam wrażenie. Ale oglądało się, pyknąłem te 8 chyba, albo 7 odcinków, raz, dwa. Natomiast najczęściej chciałbym wrócić do Richarda, o którym mówiliśmy. To jest po prostu bardzo przyjemne oglądanie. Idealne na lato, kiedy 37 na dworze, więc z przyjemnością można sobie w chłodzie domu to zapodać. Ale żeby nie było tylko, że gadam ja, to może powiedz, czym ty zajmowałeś się dla przyjemności? No właśnie tak sobie teraz, jak opowiadasz, tak sobie myślę, że dawno nie miałem... To teraz się zmienia. Od kilku miesięcy nie miałem takiego serialu, który faktycznie by mnie pochłonął, tak wiesz, w stu procentach. Mhm. I miałem wrażenie, że bardziej wykonuję coś do pracy, czyli do podcastu, czy, tak, czy do tak. tekstów, niż do, niż do tego, żeby po prostu... Połączyć przyjemne z pożytecznym. I, e, i to jest taki mm, trochę smutne, bo, bo wiesz, bo jednak e, ta praca sprawia mi przyjemność i zawsze tak było. E, a, teraz, sure. a teraz jest trochę tak, że żeby łapiąc taki oddech przed jesienią przed Gromotron 2, czy whatever, jak to się nazywa? Rodut smoka. Przed rodem smoka. Przy okazji y, hodujesz już smoka w aplikacji Drekaryz? Tak. Ja Co? Jest, jest taka aplikacja naprawdę? No, 9 dni już ma mój smok. Ma rozpiętość skrzydeł 9 stóp. Chodzi po salonie, lubi jak się go wyprowadza i ostatnio latając po podwórku, bo musisz go wyprowadzać, żeby nowe zadania odkrywać, mhm. odkrył, że można go karmić dzikiem i jeleniem. Czyli połączenie Pokémon Go i Tamagotchi. Tak, no i łapię się na tym, że wyglądam jak kretyn, bo macham tym telefonem na prawo i lewo, ignorując nawet swojego pieska, ale możesz nawet głaskać tego smoka. To była dygresja numer 70, a, a nawet nie zaczęliśmy. <grym> w każdym razie bardzo czekam na ten serial. Oglądałem te trailery po kilka razy i jestem na maksa wciągnięty. I oczywiście. Nie mam pojęcia, bo nigdy nie czytałem żadnej książki z serii Gry o Tron i tak dalej. Ale Badane są super napisane, powiedzmy sobie. No wiadomo, tak. jeszcze są niedokończone jakieś tam. Wiesz, czego się obawiam tylko, bo jest taka trochę tendencja we współczesnym kręceniu seriali, wydaje mi się, że trochę w tym roku to przyszło, że nie ma linearnej narracji jest bardzo fragmentaryczna Tak, jest skakanie tak, mhm. pomiędzy, pomiędzy dziesięcioleciami, bo mamy faktycznie te bohaterki e, główne e, w, w, w tym rodzie Smoka. W trailerze widzimy nie? Tak. tą młodszą wersję mhm. i tą starszą wersję. I też pytanie, jak to będzie zagrane. Obie w sensie nie będę teraz ściemniał, jak tak się nazywałem, tylko, tylko pamiętam Oliwie Cook, którą uwielbiam. I jej młodsza wersja, i ta Olivia Cook, yy, jest fantastyczna. Tak samo ta, ta Oliwka, możesz powiedzieć. Ta, ta blondynka, która tam gra, jest również yy, fascynująca. I najbardziej się cieszę, oczywiście, na ten, taką królową, która nigdy nie była królową. I best. Tak, i ona grała w, yy, w czym ona gra? W, yy, w siostrze Jacki. Siostrze Jacki. No <laughs> postać z tej Tak, tak. I to jest taka postać, właśnie którą, jak tylko ją zobaczyłem, w tych wspaniałych perukach, od razu wie, ja już wtedy <laughs> jest serial. Nie mogę to czekać. Ania, oczywiście już pewnie widziała pierwszy odcinek, bo robiła jakieś wywiady. Też pytanie, czy HBO udostępni, ale też drugie pytanie, czy będę chciał oglądać na, na kąpie, czy po prostu, wiesz, będę czekać z tygodnia na tydzień, co uwielbiam robić, że po prostu, wiesz, na dużym telewizorze jednak oglądasz i wiesz śledzisz i pamiętam od razu sobie przypominałem te wszystkie um, te, te czasy jak grał Tron ten ostatni sezon i pamiętam był taki odcinek coś się działo tylko w ciemności później w kinie Muza w Poznaniu tak, Trzeci można odcinek tak można było zobaczyć ten odcinek jeszcze, jeszcze raz e, na dużym ekranie i pamiętam że no stop w mieszkaniu zastopowywałem jeszcze na komputerze bo nie mogłem z nerwów wytrzymać tylko chodziłem po mieszkaniu wiesz i mówię parę to zginie, jak? tak, tak? tak to. no i to było ekstra i mam nadzieję że takich e, takie emocje dostarczy mi ród smoka, mm -hmm. ale wracając do tego, co oglądam teraz. Dla przyjemności. Dwa, dla przyjemności, bo nie gadaliśmy o tym zankom. Są dwa takie seriale. Jeden jest, właściwie oba. Są kontynuacjami, zaraz powiem, jakie są tytuły i dziwię się, że tak mnie wciągają. Pierwszy to jest, zaraz będziesz się śmiać, to jest czwarty sezon Westworld. Uuu. I powiem ci tak, że trzeci, trzeci sezon, my chyba gadaliśmy nawet o, o nim, był tragiczny. Tak. Straszny był. A ten jest po pierwsze krótszy chyba, bo zostały dwa odcinki, a teraz był szósty. Po drugie ta akcja, cała fabuła jest bardzo uproszczona, co wyszło na dobre. W sensie uproszczona jest, bo tam było w tym poprzednim było więcej postaci, było skakanie pomiędzy nimi nie wiadomo było o co chodzi. A tu jest tak, że od samego początku mniej więcej, co tak jest dużo do tego serialu, wiesz o co chodzi. No tu fajnie, że w czwartym sezonie zrobili to dopiero. I to jest dobra rozrywka, co ty tydzień oglądam. Nie dotykam telefonu wtedy, co jest Uuu. naprawdę dziwne, bo wiele takich wiesz, jak to, jak to bywa, że po prostu już chcesz sprawdzić, co jest na Facebooku, mm, to nie masz na, na Instagramie. E <grym> ale mm, faktycznie jest tak że miło też wrócić do bo tutaj dużą, dużą większą rolę gra Tessa Thompson tak? tak i ma dużą większą rolę bo ona jakby jest teraz Dolores bo okay. to tam jest trochę pogmatwane i faktycznie... Dolores Van jest za Zakonnicy Przebraniu? Tak, to ona. Mater, mater, I, jeszcze, I jeszcze jest Caleb, którego gra ten facet, który grał w Breaking Bad tego młodego dealera ćpuna. Tak, Aaron Paul. Tak, i w czwartym... On, on w, w, przyszedł do serialu w trzecim sezonie, był okropny, a teraz e, faktycznie jest świetny. No i oczywiście e, Tidy Newton... Ma fantastyczną rolę, już o, nie taką. Nie taką patetyczną jak w poprzednim sezonie, to jest naprawdę fajne. Dalej w tym serialu raczej nie ma poczucia humoru, ale i tak oglądało się super. Ale powiem ci teraz o. o ale poczekaj, zanim to powiesz, pytanie dla słuchaczek i słuchaczy, którzy cały czas są na takiej krawędzi oglądać Westworld, czy nie? Czy po tych czterech sezonach jesteś w stanie w dwóch zdaniach opowiedzieć, o czym jest ten serial? Tak. Proszę. Obuncie robotów. Tyle. Dziękuję. Buncie, to nawet mogę, mogę powiedzieć w dwóch zdaniach. O buncie robotów, który polega na przeciwstawieniu się ludziom w, i w czwartym sezonie m, sytuacja się trochę odwraca i to ludzie bardziej buntują się przeciwko robotom. Proszę, czyli Matrix w nowej formie. No, gorszej. A widziałeś tego nowego Matrixa? Tak, jest zły. No właśnie. Dobra. Drugi serial. Nie sądziłem nawet, że tak się z nim stęskniłem, bo jak my o nim rozmawialiśmy, to mieliśmy takie mieszane uczucia i to jest drugi sezon branży. Czyli an, industry. Mm, I powiem ci tak, jestem zaskoczony, jak to w ogóle siadło w mojej głowie. Uuu. Cały ten czas ten serial y, miałem w głowie, y, okazało się, bo pamiętam wszystko z poprzedniego. No, ja nic nie pamiętam z tego. no ja w ogóle nie pamiętam niczego z wielu rzeczy, więc. No, to może spotkałem koleżankę na ulicy. Rozmawialiśmy chyba z 15 minut i po rozmowie ona, ona szła ja wie, tak, kto to był? No, to właśnie, no właśnie, dzień dobry. Ale. Po pierwsze tak, dalej nie wiem o czym oni mówią, bo to są trudne rzeczy. Pamiętasz, że też rozmawialiśmy o tym, że po prostu te, takie giełdowe sprzedaż to jest jakiś, wiesz, kosmos zupełny, fizyka kwantowa, ale te emocje, które są pomiędzy nimi, już w pierwszym odcinku bardzo widoczne, podoba mi się to pierwszy raz, jak został wykorzystany COVID, bo został wprowadzony. O, proszę. I no, to jest miejsce pracownicze i... Na przykład pojawia się koleś, którego gra J Dupla, to jest no, nowa postać w, w drugim sezonie i jest to milioner czy tam jakiś tam, no, bogaty koleś, który dorobił się na covid To jest świetnie wykorzystane, bo ta główna bohaterka, którą gra fantastyczna, cały czas jeszcze lepsza, Mahala Herold, chce go ściągnąć, wiesz, żeby go jakby reprezentować tam w tej, gdzieś tam w tym banku, czy gdziekolwiek. I naprawdę to jest bardzo fajnie wykorzystane. I też jest spoko, bo minął rok, co się rzadko zdarza w serialach, że jest taki duży przeskok. Tak. I w tamtym, w tamtym sezonie temu, ci główni bohaterowie, główne bohaterki, młodzi byli, no wiesz, takimi, no, szaro gęsili się trochę. Tak, tam spali, żeby zwrócić na siebie uwagę tak. w tym biurze. A teraz ci co zostali zatrudnieni, są, jakby wiesz, stopień wyżej. I widać, Taką siłę, że oni wiesz, wprowadzają taką energię i już nie są tacy podlegli pozostałym postaciom. I jedna z tych bohaterek ma jeszcze w ogóle asystentkę, która jest z pokolenia, jak, jest, jak są, no nie, młodsza zetka, powiedzmy, no nie wiem, jak mam to nazwać. Zi. Pokolenie ZI. I Zip, jest... Zipie cały czas. I, I to jest kosmos, jak ona ją tak, wiesz, um, nie chce się zgodzić na wiele rzeczy, na które ona się zgadzała, bo już jest takiego pokolenia bardziej, wiesz, bardziej zaburczego wiesz, no to można sobie po prostu przeczytać na, nie wiem, kosmopolitan. I to jest super. Naprawdę polecam. To też jest fajnie, że to jest na HBO, więc mamy ten, um, te tygodniowe przerwy i też celowo nie oglądałem na screenerach, żeby po prostu się w to, w to wdrożyć. Poza tym, tam jest język brytyjski, jakby nie napisy, to bym słuchał, nie wiem, arabskiego i to było naprawdę dziwne doświadczenie Czyli oglądasz dla przyjemności Branże i Westworld to nie są seriale, które normalnie oglądasz dla przyjemności ze względu na bardzo skomplikowany proces fabularny, robotykę oraz skomplikowane operacje finansowe, ale fajnie, że coś cię potrafi rozczulić także zapominasz o całym świecie i odpoczywasz przy tym No, teraz porozmawiamy o dwóch serialach, które nie są skomplikowane fabularnie i naprawdę to mnie zupełnie nie wciągnęło <laughs> Tak, kobieta pod wodą po niemiecku. Po polsku, spod powierzchni. Jak to brzmi w ogóle? Kto to wymyśli? Sophie, are you ready to begin? Take me back. Where were you before? Do you know what it feels like? To not remember anything? No, trzeba by zapytać y, ludzi z Apple'a. Ja nie znam nikogo z polskiego Apple'a, więc y, może ktoś tam. Znaczy, wiesz, te spod powierzchni to jeszcze jak cię mogę, naprawdę. A single no nie. Ale to jest o piosence? Single jeden? Chodzi sobie płyta nowe? Tak, dokładnie. <grym> więc tak, chciałbym zacząć rozmowę o tym serialu od tego, że producentką jest Reese z jej studiem produkcyjnym, chyba Hello Sunshine się nazywa. Tak, a nie abstrahując od wszystkiego, jest to bardzo żwawe studio, które produkuje bardzo dużo i sięga bardzo często pod twórczość kobiecą. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że są prężni też w tej swojej produkcji, bo bardzo dużo tytułów już wyprodukowało, jak na tak młodą producentkę. Mhm, szkoda, że, szkoda, że takie tytuły bior biorą na was. Bo ona ma ten swój klub książkowy, wiesz, mm, to jest wszystko tak. powiązane. No, no. Dobrze, że popularyzuje czytelnictwo, że na podstawie tych książek i, i, i swoich produkcji tworzy kolejne rzeczy, daje zobaczyć, ile pracy daje ludziom. Może jakieś pozytywy na to słońce? Nie. Mam, znaczy nie, no nie, jest nie, spoko, niech daje. Tylko naprawdę, ja już mam dosyć produkcji Resipterspon, bo oni... Ch chciałem powiedzieć... Ja się stęskniłem za tym, twoją z chciałem, chciałem, powie chciałem powiedzieć... Jeżeli się zastanawiacie, co Green robi w ciągu roku, to już macie odpowiedź. Chciałem to inaczej zacząć, żeby zrobić jakiś suspense. Bo... Ale nie dało się, bo chodzi o to, że w produkcjach Harry jest tak, że możesz się spodziewać albo takiej eskapistycznej przyjemności, jak Wielkie Kłamstewka, mm -hmm. że. bo ona tam nie wiem, czy była producentką, no ale silnie brała udział w, 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 w robieniu tego serialu. że też była, tak, tak, tak. I faktycznie jest tak, że, że to cię wciąga, pomimo wiesz, że to jest po prostu takie lekko telenowelowe. No i. Masz też tę te drugą, drugą stronę medalu, gdzie są po prostu idiotyczne y, produkcje na gorąco wymyślane fabuły, jak nie wiem. The Morning Show. Przecież ten drugi są to po prostu shit show na maksa. No ale Emi doceniło ją. No, doceniło dlaczego ją doceniło? Bo, bo ją, ją znają ci, po prostu. No właśnie, bo Albo trzymają... wysłała czekoladki i książki. Na pewno, tak. <laughs> Czujesz taki. Kosz z czekoladkami dostać bo, Ale o tym jeszcze nie porozmawialiśmy, bo nie mówiliśmy o tych złych, bo Morning Show był jedną z gorszych rzeczy, jakie widzieliśmy w ogóle na przestrzeni ostatnich dwóch lat i faktycznie nadal mam taki żal, że straciłem czas oglądając te odcinki, a z drugiej strony jest tak nisko poprzeczka dla wszystkich innych produkcji, że porównując drugi sezon The Morning Show na przykład z tą powierzchnią, tudzież kobietą pod wodą, tudzież spod powierzchni, to sobie mówię, e, nie jest aż tak źle. Znaczy, być może dlatego, że po pierwsze, ten pierwszy, po pierwsze, ten pierwszy sezon nie był najgorszy. W sensie, no był zły, ale także po prostu, kurde. No w jaki sposób było to, no właśnie takie eskapistyczne mm -hmm. mimo wszystko, tak. że oglądasz ten Jennifer Aniston e, i tą, ta Reese Witherspoon źle obsadzona. No, ta obsada była tam taka, powiedzmy, no dobra. Drugi sezon, e, ten covidowy, no to była po prostu jakaś tragedia. I dla mnie w ogóle, no właśnie a propos wykorzystywania covid no jak się to powinno robić, tak, możemy zobaczyć no, w branży, tak. albo tutaj, no to jest tragedia. I też taka próba, nieudolna próba rehabilitacji tego... Micza. Tego Steve micza. Akadar. No ale no nie o tym gadamy. Jakby, no, chodzi o to, Mówimy że... o produkcjach This Little Spoon, więc ma to jakiś sens i nie uciekamy za bardzo w dygresję. Chociaż trochę. Trochę tak. W każdym razie zakładam, że na planie The Morning Show 1... Riz poznała Gugu Bataro, czyli tak. główną, główną aktorkę z serialu Spod Powierzchni. Ona nie ma szczęścia do tych amerykańskich produkcji, bo w, w każdej się pojawia w tych serialach. No to jest bardzo niedopisana. Do, Mamy Lokiego, który powiedzieliśmy, że serial jest spoko i w ogóle zapomniałem o tym, że ona ja tam grała. Też. I faktycznie jej postać była... Sędzią. Taką, tak, ona była jakąś tam taką wysoko postawioną osobą. No właśnie i to było takie no głównie polegała jej, jej rola na tym, że była zła. No i tyle. <gry> Ale ponoć, bo ja... Zrobiłem to i zagmatwałem się w całą ten czasoprzestrzeń marwelowską bo wiesz, każda postać nie pojawia się nistonizową, tylko jest zawsze powiązana z czymś. Mm. I ta postać okazuje się, grana przez y, tę aktorkę będzie miała bardzo ważne znaczenie, przynajmniej w komiksach ma dla tych nowych Avengersów, którzy w 2026 roku będą w dwóch częściach w kinach pojawiać się. W 2026, to pozdrawiam. <śmiech> <śmiech> Okej, okay. jakby ja nie, nie przeczę, że... Że? że? Ta, nie przeczę, że, że, Zapisuję to. Nie przeczę, że ta postać była, będzie istotna w, w lokim, ale to nieważne, tylko chodzi o to, jak ją, tę aktorkę źle wykorzystują, bo ona jest bardzo dobrą aktorką. Tak. W The Morning Show dla mnie była najjaśniejsza postać, najlepiej grała, ale jej postać była po prostu, no potraktowana, no powiedziałbym, szowinistycznie slash rasistowsko. Źle napisana, ładnie zagrana. No, No i tutaj mamy podobnie. E, fabuła polega na tym... Że poznajemy. Ona ma na imię. Y, Elis. Tak? A nie Sofie? Sofie. Sophie. 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 <śmiech> <śmiech> ma na, ma na imię powiedzieć, że zobaczyłem wczoraj osiem odcinków i tak pamiętam imię bohaterki. To coś mówi. Poznajemy Sofię, w San Francisco. Mieszka, jest bogata, ma męża. I ma zaniki pamięci. Okazuje się, że chciała popełnić samobójstwo, no i od pięciu miesięcy zmaga się z takim, jak powrotem do zdrowia. I nic nie pamięta. My nie wiemy o co chodzi do, za bardzo. No i po prostu oglądamy takie starania, no, żeby wszystko zrozumieć, co się wokół niej dzieje. Tak, bo podstawowe pytanie, jakie Serial zadaje, to czy faktycznie chciała popełnić samobójstwo, skacząc z promu, czy ktoś był w to zaangażowany. I co się działo, co doprowadziło do tego wypadku. Tak, no i jak w takich serialach właśnie spod sztandaru, w serialach czy filmach, czy książkach spod sztandaru, że wiesz, że po prostu kobiecie nie wierzysz, że ona jest takim narratorem fałszywym, czy nieprawdomównym. Mieliśmy tego sporo, łącznie z tym, pamiętasz z tym filmem Kobieta w oknie z Amy Adams okropnym? jego ten film, co był samochód w kuchni nagle i padał śnieg? Tak, tak. tak. No, i teraz tak, albo ona wariuje, albo coś jest na rzeczy. E, zwłaszcza, że ten serial jest utkany z takich e, silnych niedopowiedzeń, w sensie, że jakiś półsłówek, ona coś usłyszy i będzie myśleć, że to ten mąż chce ją zabić, a może to nie ten mąż, może przyjaciółka, i tego jest bardzo dużo. I zręczne seriale robią to dobrze. E, tutaj niestety jest tak, że no że to jest tak takimi, wiesz, grubymi nićmi wszystko szyte. Znaczy, naj najciekawsze jest to, że mamy do czynienia z tajemnicą niby kryminalną, gdzie największą to jest zagadką jest przeszłość głównej bohaterki, której ona sama nie pamięta i stara się ją w pewien sposób odzyskać albo odnaleźć. Czyli jest to o tyle ciekawe z takiego scenopisanckiego punktu widzenia, że to nie jest tak, że jest zagadka kryminalna, tylko ona sama jest zagadką kryminalną. I to jest ciekawy punkt wyjścia. Tak przynajmniej Podszedłem do tego tematu, nie zobaczyłem zwiastuna, Myślę, że to było bardzo dobre y, zagranie. I zastanawiałem się, o czym ten serial będzie opowiadał, bo dowiedziałem się o nim od Olafura Arnoldsa, który jest kompozytorem z Islandii, którego bardzo lubię i cenię. I pewnie jak to mówię teraz, to przeinaczyłem jego imię i nazwisko, co się zdarza. Dobrze powiedziałeś. I on zrobił muzykę do Broadchurcha Między innymi byłem na jego dwóch koncertach i były fenomenalne. Jest to bardzo klimatycznie złączone muzyką. Natomiast, tak jak Kuba powiedział, historia jest tkana tak grubymi nićmi, że mnie się przypomniał serial Otwórz oczy, gdzie główna bohaterka, pamiętasz, o większości rzeczy fabularnych dowiadywała się podsłuchując przez otwarte drzwi. Tak, to tak. Tutaj, tutaj jest. główna bohaterka z reguły trafia na rozmowy telefoniczne innych bohaterek albo bohaterów, którzy w tym momencie stoją do niej plecami. I wypowiadają bardzo ważne dla fabuły zdania. I to jest przykład złego pisania. Po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że całym clou złapania widza jest to, żeby też. W pewien sposób odkrywać te karty, żeby zaciągnąć widza do tego, by chciał śledzić tę fabułę. A tu przy trzech pierwszych odcinkach nie dowiadujemy się niczego, a dostajemy coraz więcej pytań. To też jest źle pisana produkcja, bo nie ciekawi cię, tylko bardziej frustruje. Wiele rzeczy jest takich mm, klasycznych. Co, ym, zaraz powiem jakich, co jest do tej, tego gatunku przypisane? Czyli na przykład poznaje tajemniczego mężczyznę, który wie coś więcej, a ona go nie pamięta. Tym mężczyzną jest... Tego mężczyznę gra Steven James. To jest taki aktor, którego ja bardzo cenię. Grał między innymi w filmie Jeżeli ulica Bill mogłaby mówić, a także w tym serialu, w którym gra Julia Roberts na Homecoming. Prime Video. Tak, na Homecoming. I bardzo go lubię, ale też on coraz, ma coraz mniejsze szczęście do... Do Hollywoodu, niestety. Być może to się zmieni. Tutaj po prostu nie ma co grać. I w, w jednym z odcinków, bodajże to jest pierwszy, są chyba trzystopniowe podchody do niego. Wiemy, że w końcu się ze sobą skomunikują, ale ona mówi: Nie podchodź do mnie, kłamiesz! Później odejdź! I później do niego sama idzie. Wiesz o co chodzi? My wiemy, bo znamy ten gatunek, to powinno być zupełnie inaczej zagrane. Poza tym, oczywiście ona ma z nim jakąś tam przeszłość, no i nie wiemy, czy on mówi prawdę. W pierwszym odcinku myślimy, że mówi, w drugim już pewnie, że nie. Ale ona ma tego swojego maczka i nie może się do niego dostać, bo nie zna hasła. Nie, nie zna hasła do ID. Nie? Tak, Apple I ID. I jakby to wystarczy zrobić, odzyskaj hasło. I to hasło przychodzi. I, I ona tego nie potrafi zrobić. Mówię, a to zapytaj męża może, może ci pomoże. albo Nie, mąż ma zeszedł i wpisuje kolejne hasła. I okazuje się, że na tym maczku ma film, jak no być może miała z nim romans z tym kolesiem, być może nie. Tak na dwoje babka wróżyła, ale raczej, że miała. I to było to jakby odkrycie przez cały odcinek. Nie? Jakby to jest absurdalnie idiotyczne. Znaczy najdziwniejsze dla mnie jest to, że serial ma tworzyć taką mgłę tajemniczości, powodującą, że za każdym razem powątpiewasz w motywację każdej napotkanej osoby. Problem jest taki, że jest to tak źle napisane, że co chwilę te osoby też łapią inne na kłamstwie, tamte przyznają się do kłamstwa i mówią, że już nie będą kłamać, po czym przy kolejnej scenie znowu nawzajem się okłamują. I tak jest przez cztery odcinki, z czego czwarty albo piąty, już nie pamiętam, jest tak dziwną pozycją. Ze względu na embargo nie możemy mówić o tym, co tam się wydarzy, bo to jeszcze przed nami. Halucynogeny mają tam dużo do powiedzenia. I ja zastanawiałem się, co jest grane i wtedy złapałem się na tym, że mimo, że miałem dostęp do tych odcinków wcześniej, to grałem na iPadzie w Candy Crusha i jednocześnie sprawdzałem Instagrama. Czyli już wiedziałem, no że uciekłem trochę. W szóstym trochę? odcinku... <głos》>, bo jeszcze mam trzeci W szóstym odcinku zmienia się percepcja i scenarzyści i scenarzystki wpadły na taki pomysł, żeby nam przekreślić wszystko, co wiemy o głównej bohaterce i głównych bohaterach, co dla mnie jest takim policzkiem znowu w twarz, bo nie po to angażujesz się i w pewien sposób związujesz z tą historią, żeby nagle wiesz, wszystko zostało wywrócone i do takiego stopnia, że nie chcesz dalej oglądać. A tak się zdarzyło. I zobaczyłem sobie już ten siódmy i ósmy odcinek, bo serial składa się z ośmiu epizodów, i na końcu zadałem sobie jedno pytanie. Why? Po co to wszystko zostało nam opowiedziane? Bo jak na serial, który opowiada o pamięci, to on jest bardzo łatwy do zapomnienia. No tak, bo polega na tym, że jedna postać mówi Sofii nie ufaj postaci kolejnej, później się okazuje, że tamta postać mówi to samo i ona już nie wie, co ma zrobić. Więc to jest taka prosta wyliczanka. Ale jeszcze mamy całe takie, jak to nazwać, takie tło złożone z różnych ludzi, którzy nie mają co grać. No i na przykład jest jej przyjaciółka Caroline, którą gra Ari Graynor, i to jest aktorka, która zrobiła na mi największe wrażenie w Miss America z Kate Blanchett. Ta, ona tam też była, bo ja ją kojarzę z Fringe, jako siostrę yy, Olivii. No właśnie, i ona mnie tak naprawdę przynęła do tego serialu, bo ja ją bardzo cenię. Po prostu to jest takie małe odkrycie, właśnie z Miss Ameryki i. No, i tak sobie wiesz, wychwytuje te, gdzie tam się pojawia. Dla mnie ta postać jest. Na, najlepiej gra. To jest też ciekawe, że. Jest takie odwrócenie bardzo proste, ale jednak rzadko spotykane cały czas, że główną postacią jest czarna bohaterka, a jo, jej przyjaciółkom. Jest osoba biała, zazwyczaj było to odwrotnie i to ta, ta czarna przyjaciółka podko, jakby, trochę podkopywała do, dążenia tej głównej postaci, wiesz, nie wierząc jej do, do, do końca. No i tu mam, po prostu zmieni, zmieni, zmienił się kolor skóry i tyle, jakby nie ma tam większej filozofii, no ale jakby w jakiś sposób to dla mnie zrobi wrażenie. I to jest taka postać, bo przypomnijmy, że ta główna Sofii od pięciu miesięcy już jest na chodzie i nic nie pamięta. Jakby to jest. Pięć miesięcy to jest dużo czasu, żeby sobie jakieś rzeczy uzmysłowić, przeprowadzić milion rozmów z swoim najlepszym przyjaciółką, która teoretycznie jest najlepszym przyjaciółką. jest cały czas w terapii. I do, do tego jeszcze dojdę, ale chciałem, chciałem powiedzieć, że y, mamy tę rozmowę pomiędzy przyjaciółkami i Sofii jest taką egoistką, że jakby o Karole nie wiemy nic. Ona nic nie mówi. Ale też bohaterki, bohaterowie, którzy się pojawiają nie mają życia poza momentem, kiedy wkroczą na ekran do sytuacji związanej z tymi tak, y, tak. głównymi postaciami. Wszystko się toczy wokół, wokół Sofii i trochę jej męża. Powiedziałeś, że jest w terapii. Terapeutkę gra wspaniała brytyjska aktorka Marianne Jean Baptiste. Która Jak również... kojarzycie serial bez śladu, without the Trace. To był jeden z tych długich tasiemców, gdzie wracali do spraw. Hmm, poczekaj, Bones byli kości, CSI były ślady na miejscu zbrodni, bez śladu to było o zaginięciach. To jest postać, która. <grym> po te... to jest fatalną terapeutką. Na dzień sw... dobry. Ona przez, y, przez dwa odcinki robi z nią chyba z cztery różne terapie. Tak i wmawia jej jedno, mimo że y, rolą terapeutki jest. Y, nie ustawianie, jakie były wydarzenia, tylko jak one wpłynęły na pacjentkę, to ona wmawia jej, co się wydarzyło, jakby była na miejscu. Tak. Mi się wydaje, że jednak kłamiesz. Ona by Dobra, mogła być terapeutką w procesie Amber Heard ewidentnie. Tak. Jako Dr. Hughes 2. Dokładnie, tak. <laughs> ale nie, pa nie, pamiętam jakiego, nie pamiętam tytułu, ale też rozmawialiśmy um, kiedyś o um, serialu, gdzie jest tera... Aha, to był I'm Doing z Nicole Kidman. Tak. Ona była najgorszą terapeutką na świecie. I to jest ten sam case. Tylko że. A Anduinik też nie było produkowane przez Dizzy tak? Nie było produkowane nie przez. Nie, David ten... Kelly tam pisał. Tak. Okej, okay. to był ten wspólny wątek. I. Tak jak, w, tak jak w Big Little Lies było wiele momentów, rozmy, wiele momentów, gdzie bohaterki rozmyślały nad brzegiem morza, tak tutaj tak tutaj mamy wiele momentów, gdy nasza bohaterka Sophie rozmyśla biegając i też patrząc na morze, bo dlaczego by nie? No, biega więcej niż myślę, że 15 minut w, w całym serialu, co jest dosyć dużą częścią. No stop, jak chce pomyśleć, to idzie biegać, ale też również patrzy na deszcz i też patrzy na wodę, w sensie na Dotyka ręką akwen. wody. To ważne. W, bodajże w drugim odcinku, i wtedy wiedziałem, że to już na, na pewno jest źle. Na 100%. A propos tego pisania. Ona na brzegu tego akwenu wodnego, z którego ją wy, wyciągnięto. Oj, słychać, że Kuba jest pisarzem. Na brzegu akwenu. Spotyka, bo nie wiem, co tam jest, w tym San Francisco. To jest, Co to jest? To jest co to, Zatoka. Atl atl Atlantyk? I wychodzę na, na idiotę geograficznego. I do tego akwen, akwen. Pamiętasz Zodiak? Tam była ta siedziba. Kocham Zodiaka. Film. No, no to, to on też się dzieje w San Francisco. Dobrze, w każdym razie akurat, akurat biegając, Sofi przybiega tam, gdzie ją wyciągnięto z tego akwenu wodnego. No i, i po prostu pech chce, a na szczęście chce, że spotyka tę mundurową panią, która ją wyciągnęła jakby nie wiem kim ona tam była Leka, no nie była lekarką, no jakby tam straży wodnej. Ratowniczka, nazwijmy ją ratowniczką no, i ta ratowniczka i ona mówi, pamiętasz mnie? Ona na początku jej nie pamiętała, tylko, tylko jak ją pyta, czy nie pamiętasz mnie, to ona od razu sobie przypomina, no i ona ją pyta czy możesz mi powiedzieć, co się wtedy stało ona mówi, no gadałaś straszne głupoty, że najpierw powiedziałeś, że masz inaczej na imię niż masz, a później, że ktoś cię zepchnął ja mówię, to są głupoty? Jak ktoś ci mówi, że po, wyciągasz, ją, wyciągasz ją z wody i mówisz, że ktoś cię zepnął, to ty mówisz nie, przecież chciałeś popełnić samobójstwo? No po prostu mówię, nie. To jest po prostu złe pisanie, a najgorsze jest to, że twórczyniom tego, tego serialu jest Weronika West, która napisała High Fidelity z Zoe Kravitz. Tak, ale też był... napisała Ugly Betty, Dobra, pisała no, też Brothers and Sisters, ja z tego kojarzę i specjalizowała się w popołudniowych serialach dla e, gospodyń domowych. No okej, okay, ale to, to jakby te seriale, które wymieniłeś który ja wymieniłem ten jeden, to są seriale takie lepsze. Jakby bracia i siostry, to nie jest serial, gdzie ktoś ci mówi jedno... Jakby, wiesz o co chodzi, że to nie jest aż tak absurdalne. Czy znaczy, tam był tylko je, dobry jeden sezon. No okej, okay, no ale nieważne. To był serial taki, który yy, na pewno był lepszy niż ten. <laughs> e, a reżyserem w ogóle jest koleś, który yy, nakręcił Sam Miller i zrobił te trzy odcinki i on nakręcił całe I Made This Show. No, wiadomo, że w serialach reżyserzy czy reżyserki mają mniej do gadania, i nie zawsze widać, widać, jakby ich kunszt, czy taki touch. Przykładem jest, znaczy takim chwa, chwalebnym przykładem jest Pachinko, Gdzie faktycznie i reżyserka, i, no, i której nie to pamiętam, i, i, i ten reżyser. Nie, nie będę teraz śmiać, widać po prostu to, że. A tutaj to wszystko jest takie, powiedziałbym, netflixowo zimne. Bez ducha żadnego. No, jest filmowany i przedstawiony nam jak kryminał. Trochę tak odjęte są barwy, szczególnie jak ona patrzy na ten Pacyfik, nam, czy na tą. O, Pacyfik! E, e, San Francisco przecież leży przy nad Pacyfikiem. Jest, też... wyjaśniło się. <laughs> A z drugiej strony jest przecież Zatoka San Francisco, bo na nią jest most e, Golden Gate na no, Halo. No przecież. No. No. no tak. I patrzy, do tego jest ta klimatyczna skandynawska muzyka, no bo Olafur, już jesteśmy na ty, pisze bardzo mroczne, ale też fantastyczne dźwięki. Zresztą polecam, żeby posłuchać sobie na Spotify sam soundtrack. Jest niezwykle klimatyczny. I faktycznie robi się to na kryminał. Tylko tych rzeczy na kryminał tam jest za mało. I zaczyna to iść w takie meandry... Momentami opery mydlanej, że zastanawiasz się, co się dzieje z tą pozycją, co się dzieje z tą bohaterką, a potem, jak odkrywasz historię bohaterki poprzez rozmowę jej z mężem, nic się nie dzieje. To jest tylko zwykła rozmowa, gdzie ona mówi, powiedz mi prawdę, i on zaczyna mówić. <śmiech> <śmiech> I, dowiadujesz, mi prawdę, tak, I dowiadujesz się wszystko, i do tego dochodzą migawki z przeszłości, i mówisz sobie, co to jest za serial, bo to na pewno już nie jest kryminał. I jest to bardzo dziwnie złożone. Wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo czynników takich, jak pamiętasz, kiedyś mówiliśmy o serialach, że twórcy sobie piszą na kartce, co chcieliby zrobić i odhaczają. I to jest taka mieszanka, która czasem się sprawdza, jak w przypadku Stranger Things, a tutaj niestety bardzo nietrafione to jest. Teraz powiedz coś dobrego o tym serialu. Wydaje mi się... Nie mam nic dobrego do powiedzenia na temat tego serialu. Wydaje mi się, że... Czołówkę ma fajną. Super, że jest San Francisco. Ja... Chciał zobaczyć. To by mógł być półtorej godzinny film. Tak, albo tak. Albo taki maks dwugodzinny. Najwyżej cztery odcinki. Super by było, żeby tam była jakaś erotyka, jakieś takie napięcie pomiędzy tymi bohaterami. No bo to jest, wiesz. Chciano trochę zrobić thriller erotyczny, mhm. również z tego. No, no nie widzę tam erotyki żadnej. Bardzo mi przeszkadza to, że że są takie pauzy w dialogach. Nienawidzę tego. To jest bardzo takie zagranie telenowelowate i jeszcze chciałbym, żeby się po prostu odwrócili wiesz, w stronę lustra albo kamery, jak w, w SNL-u, jak było Californication, czego oni tam się nazywali w tym, w tym sketchu. Californians. Tak, Californians, no właśnie. I nie lubię taki, takich zagrań. Nie lubię już, to są wielokrotnie rozmawialiśmy, gdzie widzisz, że ciuchy są nienoszone, że wnętrza są niezamieszkane, <laughs> tak. że to wszystko jest z katalogu i to jest okropne i mi to bardzo przeszkadza. Ale sobie ładnie narzekamy, muszę powiedzieć. Dawno już tak nie narzekałem. No bo tam jest wszystko, wszy tam jest wszystko to, czego ja nie lubię w serialach. Czyli warto zobaczyć. Pod powierzchnią, nie, Pod powierzchni. Surfers to się nazywa. W niemiecku kobieta pod wodą. Nie dlaczego z akcentem rosyjskim powiedziałem. Nie wolno. Najgorszy serial na, na Apple TV+. A nie, myślę, że ten z Clive'em Owenem jest dużo gorszy. Ten Stevena Kinga. Ten, co ty tak chciałeś oglądać tak chwaliłeś, że jest taki super z O matko Linnej. zapomniałem o nim. To nie była Laura Lini, to była J J J Julian Moore. Julian Moore, tak. Lisi coś tam. Życie, tajemnica, historia. Historia Lizi. <laughs> no, ale niedawno bo niedawno mówiliśmy w, tym, mówiliśmy w tym odcinku podsumowującym rok, że Apple. Wychodzi zwycięsko z tych wo wojen streamingowych, bo robi coraz lepsze produkcje, i proszę, trzeba się ugryźć w język jednak. No ale no wiesz, po prostu dla każdego coś, coś innego. No nie muszą być wszystkie dobre produkcje. Tak. A na co czekasz z APLA teraz, z tych rzeczy, które mają przed nami premiery? Ja nie wiem, co tam, co tam będzie. Bo na wiem, pewno że... ja bardzo czekam na ten serial Sharon Hogan Bad Sisters. No właśnie ja na to nie czekam. Ja nie czekasz na to. trailer i po prostu umarłem. Tracz. Jakbyś trailer zobaczył, to byłoby lepiej. Trailer? <noise> coś jeszcze tam jest. No jest tam tak pięć dni w tym szpitalu, nie? O, 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 o tym, co się stało. I to, i kto tam, tam grał? Vera Farmiga. No właśnie. Ale wydaje mi się, że to też nie będzie dobre. Że mam takie trochę... Ale z drugiej strony, ja bardzo lubię to The Shining Girls, Ślące Dziewczyny. Tak. Pomimo, że te recenzje są różne... I to też był taki serial, że zobaczyłem i mówię, mm, wiesz co, najbardziej czekam jednak cały czas na produkcję Hulu e, i cieszę się, że na Disneyu to u nas tak dosyć prężnie działa, chociaż też kulawo, mhm. e, że no, przychodzą te produkcje, ale z, z dużym opóźnieniem, ale no, dostajemy je nie I, e, i to mi się bardzo podoba. Że, że teraz Disney pewnie przez, przez to, że to jest taki powiew, powiew świeżości, b, bardzo mi się podoba i bardzo go, bardzo go eksploruje. Tak, ja bardzo odkryłem na tym Disneyu właśnie dropout, który wrzuciłem do swojej, Zła Krew to się nazywa po polsku mm -hmm. chyba, do swojego podsumowania, bo to też był taki serial, gdzie przychodziłem do domu i włączałem sobie, żeby zobaczyć jak to fajnie wygląda i to jest bardzo dobra pozycja. A propos polskich tytułów tłumaczeń... A propos polskiego serialu, to tak jak już wchodzimy w dygresję, bo o tym nie mieliśmy okazji pogadać. Czy ty zobaczyłeś ten serial Ksawera Żuławskiego? Ten w Szczecinie, co się rozgrywał z Kasią Wajdą? od Odwilż. Tak, ale nie widziałem całego chyba. To my, my z Anką o tym rozmawialiśmy, no za nią. Bo ja byłem niemile zaskoczony po całości. Znaczy podobało mi się, jak to zostało, jak zostało nakręcone. Podobała mi się muzyka i zdjęcia. Ale fabularnie miałem, jak po tym opisie na Facebooku, jak było wrzucane zdjęcie joga z alpakami i jedyny komentarz to był mamy dużo pytań i tam było 700 chyba lajków, to mam tyle samo pytań fabularnie. No ale też pytanie, bo coś się dzieje z HBO Max i w Ameryce mówią trochę, że to będzie quibi, że zaraz zniknie i będzie tylko HBO znowu. Niedawno wybuchła ta cała afera, z, że Warner Bros. skasował Bad, Bad Girl? tak. I Scooby-Doo film też. No, bo, bo tam są jakieś problemy z, 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 z taksem, jak to się nazywa. Z, z, podatkami, z podatkami, ale też to jest tak, że Discovery połączyło się, bo wiesz, w tym momencie TVN, Player i HBO to już jest jedna rodzina, a HBO wchłonęło wcześniej ATT. To jest taka mieszanka konglomeracji, że zaraz będzie, wiesz, jeden wielki dostawca wszystkiego. No ale jeszcze niedawno HBO ogłosił, że wstrzymuje wszystkie, wszystkie produkcje, produkcje w tak. właśnie w Europie. No coś jest na rzeczy, bo to jest bardzo ciekawe, oczywiście bezprecedensowe z tą i tam nie będziemy się w to zagłębiać, ale chodzi o to, że ten serial kosztował 90 milionów. Film. Film, film, 90 milionów. I powiedzieli nara. I oni powiedzieli nara, dlatego, że był za, za drogi na, na streaming, a za tani na a za tani na kino. i jak prostu... jakaś piosenka, za droga, za tania. No i to się gdzieś taka potowa sytuacja stworzyła, no i też właśnie to, że nie ma tych lokalnych produkcji, jakie one były, takie były, no ale jednak. Ale słyszałem, że to ma przyjemność, bo tak, bo jeżeli masz pod sobą TVN, który robi bardzo dużo lokalnych produkcji, to jest nagle ta sama firma co HBO, to przerzut, mają przerzucić lokalne produkcje na gałąź TVN-u, która jest już bardzo dobrze prosperująca. No ale to wtedy będzie no, jednak widać różnicę no, właśnie w produkcji. Tak. Widziałeś plakaty tej szadzi ze szturem w brodzie, które na ulicach się pojawiły. Powiem ci, że kiedyś w liceum graliśmy taką sztukę i tam również była przyklejana broda, i to wygląda tak samo. No właśnie, i to jest trochę przykre, że. Będziemy mieli takie miniseriale, no? Albo seriale. No dobrze, a propos seriali i wspaniałych tytułów, na platformie streamingowej Netflix pojawił się serial, który przywraca wspomnienia o długim Hauserze i Jak Poznałem Twoją Matkę, bowiem w roli tak. głównej Neil Patrick Harris pojawia się. A za wszystkim stoi Darren Starr, jeden z twórców Seksu w Wielkim Mieście. I jeżeli się nie mylę, to on też na początku brał udział w Charmed, w Czarodziejkach z Shannon Dorothy. Po, można powiedzieć, uznany twórca amerykańskich przebojów, które pokochały miliony na całym świecie. Mm -hmm, no i między innymi właśnie mieli w Paryżu też. Tak. Która okazała się ogromnym sukcesem dla Netflixa: mimo wszystkich naszych recenzji. Tak. Naszych i wszystkich krytyków na całym świecie. To prawda. Krytyczek. To prawda. Ja mam takie wrażenie z Netflixem i nie tylko z serialami, ale też z filmami. To się też zmienia, bo oni mają teraz kłopoty finansowe dosyć spore. Kto nie ma? Że Netflix przychodzi do twórców i mówi: daj się nam coś. Zróbcie coś, I tutaj sobie przychodzi Darren Star i mówi: Ej, ja mam taki pomysł, który jest trochę oparty na seksie w wielkim mieście, no, i to wam go dam. Tylko, że zrobimy go o gejach, bo teraz warto mu o tym mówić. I robimy. No bo zarazem taką. Po, po pierwsze, właśnie. Yy, Gadaliśmy o tych tytułach, no i single w, y, single w Nowym Jorku, no to po prostu jest sex w wielkim. Jakby bardzo podobny tytuł. E, no bo sex in the city single, no to jakby się wszystko zgadza. Bo w oryginale nazywa się Uncoupled. I took my clothes and some things and I moved out. After 17 years, my boyfriend told me he was leaving me. What? Oh, to była polega na tym, że mamy parę facetów w średnim wieku, to może za dużo powiedziane, chociaż to się, bo to się przesuwa. Jeden ma lat 50, drugi jest trochę młodszy. Ten trochę młodszym jest um, Neil Patrick Harris, czyli główna postać. No i spotykamy ich na, na 51. tego pierwszego. No i w, ty, w ty, Myślę, tym pierwszym. Widzisz, jako pisze, pisarz, na, na I Oczywiście obaj są bardzo. Mają kasę, mają fajne mieszkanie. Nil Harris generalnie chyba sprzedaje mieszkania, tak? Jakby oprowadza, oprowadza. Tak działa w nieruchomościach, a drugi jest lekarzem? A poprawnikiem, no jakimś tak, no, mało ważne. No. Są, mają du dużo pieniędzy, żeby prowadzić wystawny tryb życia. Czyli łatwo się zrównać widzowi z bohaterami, bo to są 1% z Manhattanu. Tak. Tak. No generalnie tam życia nie ma e, i również... Ale dużo... w ogóle, żeby nie było, mają przyjaciela, który oczywiście jest handlarzem dzieł sztuki. W powierzchni też główna celowi ta przyjaciółka. No, ta przyjaciółka jest tak samo... Ma galerię też. Tak, I, tak, to... I sprzedaje obrazy, tak? No właśnie. No, Chyba więc... Jest taki katalog, co mogą robić główni przyjaciele postaci w serialach amerykańskich. No i okazuje się, że na tych 50 urodzinach, po 17 latach związku, ten Colin ma na imię, zrywa ze swoim partnerem, wyprowadza się z mieszkania no i na tym po polega fabuła, że ten chce zrozumieć, dlaczego to zrobił, yy, bo jest trochę egoistyczny. Też chce, żeby on do niego wrócił. Widziałem dwa odcinki chciałem sobie strzelić w <grym> Więc... <grym> a ja myślałem, że to jest właśnie o a powie... o serial, w którym nie jestem w stanie się odnaleźć. Te... <grym> bo, bo, bo o gejach? <grym> Pierwsza scena jest taka, że Michael i Colin budzą się w łóżku. I to jest, to faktycznie zrobiło na mnie wrażenie mimowolne, bo zazwyczaj jest tak, że to się budzą właśnie pary heteryckie. I faktycznie ta reprezentacja w jakiś sposób ma znaczenie, i no to jest. Jakby no, rzadko się zdarzają komedie romantyczne, gdzie po prostu jest para homoseksualna. No tutaj tak mamy, że tak jest, że ten romans e, kwitnie. Ale tutaj znowu, tak jak powiedzieliśmy na początku, w sensie ja powiedziałem, mm -hmm. że dajcie nam cokolwiek. E, I znowu. We, we, czy według, masz tak nisko poprzeczkę zawieszoną? Nie, nie, nie ja, że jakby Netflix mówi do, do A, okay, producentów, e, czy. czy s, 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 Bierzemy wszystko, nieważne co tam jest przydatne. Tak, tak. I znalazłem taką recenzję na Guardianie. Że autor właśnie mówi, jak łatwo te postaci, które się pojawiają, główne w, w Uncoupled, e, będę używać angielskiego tytułu. Ja można, jednak będę nalegał, byś używał polskiego. Można, można porównać z postaciami w, w Seksie Wielkim Mieście. Neil Patrickalis to jest, to jest Kelly, skoncentrowany na sobie. Jego przyjaciel Billy. To jest grany przez Emersona Brooksa, i on jest prezenterem pogody, oczywiście, w taksówkach w Nowym Jorku. On tam występuje. To jest Samanta. To jest Samanta, tak. że On ma, ma tylko za młodymi koleczkami się ogląda, bo nie ma im tak mniej więcej 40-50 lat. Mamy też Stanleya, którego ja oczywiście polubiłem najbardziej. Nazywa, to ten, który się nazywa Brooks Ashman, Ashman's. I wydaje mi się, że w ogóle Neil Patrick Harris zatrudnił ze wszystkich swoich znajomych po prostu z Broadwayu, ale to już pomijając. To jest po prostu Charlotte, ten Stanley, że jest romantyczny i cały czas zapewnia Michaela, że, że Colin do niego wróci. No i jeszcze mamy Suzanne, czyli Tisha Campbell, i ona jest po prostu Mirandą. I ona jest taką, wiesz, powerful, kobietą sukcesu. I też dla mnie to jest minus, bo ona jest niebiała. I jest taką po prostu trochę rauci taka głośna, raczej wchodząc to trochę w ten stereotyp, co jednak się rzuca w oczy. No i faktycznie te postaci, tak jak powiedziałem o tym Broadway'u, nie sprawdziłem tego niestety, ale to są mało, znane, mało znani aktorzy Czyli i Czyli tylko rzetelne fakty, rzetelne informacje w tak. słuchać <laughs> Ale chodzi o to, że oni Batyka, są. Tak, znaki... ja taki dźwięk. Jak du, 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 du Batman, zatrudnił samych znajomych. Nepotyzm w serialu single w wielkim mieście. To nie chodzi o nepotyzm, tylko chodzi o to, że kręcą w Nowym Jorku. I często się zdarza, że jeżeli kręcą w Nowym Jorku, to aktorzy z Nowego Jorku tam są, bo oni są zatrudnieni tak, znaczy na brod tak, tak, na Broadwayu albo w teatrach lokalnych i po prostu trudno im podróżować na drugie, e, drugie wybrzeże. Takie trudne to podróżowanie. Dali dużo kasy. Na serial na pewno. Tak, top -top. E, albo, przy, albo przynajmniej na fragment, ponieważ kamera chodzi po ulicy z, z bohaterami e, i to się rzadko zdarza w serialach. Tak samo było w, w The Undoing, że po prostu po Nowym Jorku Nicole Kidman w tych swoich płaszczach zapieprzała i po prostu to też widać było te pieniądze, bo to trudno po prostu stworzyć, wynająć. Tak, trzeba zamknąć ulicę w mieście, które nie śpi. I wiesz, ja mam problem z takimi serialami, jak. E, zaraz oddam ci głos, bo gadam i gadam, e, ale mam problem z, dlatego że dla mnie to są seriale idiotyczne, bo te, takie komediowe, bo opierają się na niedomówieniach i na przykład ma, masz odcinek, w którym plotka głosi, Susan przynosi plotkę, że naj, najprawdopodobniej Colin jest takim młodym kolesiem. Bo widziała w oknie jak się przytulali. Tak. I to znaczy, że jest, jest w związku już. I to buduje całą relację. Tak, a jednocześnie wiemy, wiemy o tym, że on jest również tym e, dealerem mieszka mieszkań. Nie wiem, jak się nazywa. Agent nieruchomości, ale dealer mieszkań brzmi lepiej. Do kogo byś chciał iść? Do agenta nieruchomości, czy dealera mieszkań? Do dealera mieszkań. No pewnie. No i, no i ten dealer mieszkań, no wiadomo, że jest. No to od razu łączysz fakty ale oczywiście 47-letni yy, mieszkaniec z Nowego Jorku, wykształcony Neil Patrick Harris, nie ma pojęcia i po prostu jest szukanie, myślałem, że zwaruje, bo to trwa 25 minut, a dużyło mi się oglądał, wiesz, yy, nie wiem co no tak, no, ale to jesteś też takim życiowym frustratem że wszystko cię łapie, właściwie tylko szukasz rzeczy które cię frustrują, to może dlatego ja tak Dzięki. nie miałem <śla> diagnoza za darmo. <laughs> Mówię, bo czasami też taki jestem. Do czego się tu przyczepić, właśnie? I ten Nowy Jork jest źle oświetlony w ogóle w tym serialu. I chciałem powiedzieć, że ja zobaczyłem ten serial, zobaczyłem trzy odcinki i też złapałem się na tych samych schematach, ponieważ Kuba nie lubi seriali komediowych. Ja się na nich wychowałem, zjadłem zęby i niestety poza tym, po podjęciem tematu, że tutaj nie mamy do czynienia z parą jako głównymi bohaterkami, bohaterami. Mamy tak stare schematycznie zachowania fabularne yy, i sytuacje komediowe, że na przykład mnie one już nie śmieszyły. Jedyne elementy dowcipne, w których się zaśmiałem, to były związane właśnie z tą koleżanką z Tesą, a to wszystko już widzieliśmy. I granie całej fabuły w kontekście tego, że na pewno mnie zdradza, bo ktoś widział, jak się przytula no to już nie jest nawet fajne w tym kontekście, że no, sorry, no chyba potrafimy ze sobą a, rozmawiać, b, na takich opcjach nie stawiamy wniosków i c, było to w każdym serialu i w każdym serialu zawsze jest udowodnione, że to nie jest prawdą. Tak. I to nie jest zaskakujące dla widza. Poza tym ja się zastanawiałem, czy to jest serial komediowy na pewno bo tam jest bardzo mało humoru jak na sytuacje i rzeczy, w które można by było wykorzystać. A mówię to jako osoba, która wszędzie szuka sytuacji do śmiechu, bo jak nie to tylko ryczeć. Mm. No to prawda, no jednak to jest takie, wiesz, przepisanie. No nie mamy cis hetero, mamy, mamy cis gejów, i to jest jedyne przepisanie. To jest takie, że to jest wszystko bardzo, też świat taki właśnie mocno uprzywilejowany, też w jakiś sposób stereotypowy. No to jest takie wszystko... No nie wiem, ja mam takie wrażenie, że po prostu jak już masz jakąś... jak masz dużo pieniędzy, jak Nil Patrick Harris ma, jak Peter jak, jak Witterspoon, to jakby trudno wyobrazić sobie inne życie. I można to by było inaczej wykorzystać. Ten, ten, to San Francisco, które jest przepiękne, i można było, wiesz, w serial. Oni są w Nowym San Francisco jest w powierzchni. Tak, ale właśnie mówię o tych dwóch, żeby to jakoś połączyć. No i tutaj mamy ten Nowy Jork, gdzie też można byłoby naprawdę stworzyć serial, który mógłby być zabawny. I tak sobie, jak oglądałem to, sobie przypomniałem, bo robiłem wywiad z autorką Trans Baby Pół. Teraz nie pamiętam, jak się ona nazywa. I to jest... Książka, którą ona napisała, właśnie o e, młodych ludziach, tam 30 plus, e, którzy e, no nie są właśnie ci z hetero, tylko są właśnie trans, e, ale nie tylko, tam jest jakby cała e, e, plejada, i ona chce stworzyć e, przyjaciół tylko właśnie, e, w, właśnie z bohaterami trans. Czyli to, wiesz, nie jeden do jeden, tylko żeby to mhm. było sitcom, żeby to było, wiesz, żebyś sobie. Reprezentacja, żeby. Tak, i tak, jeśli sobie włączysz na 20 minut wieczorem po pracy i po prostu są twoi kumple. Czy kumpele, czy osoby kumpelskie. I na tym trochę polega sitcom, że dlatego to, to była siła przyjaciół wtedy, że po prostu chciałeś być w tym świecie, chciałeś z nimi przybywać. Ja nie chciałbym przybywać z Karisem i z tymi jego znajomymi. I, i po prostu razi mnie to, raziło mnie tam to wszystko, te, te, właśnie to takie. To takie uprzywilejowanie, nawet jeżeli w przyjaciółach. Tak, no to jest, to... to jest świat, którego nie znamy, nie poznamy. a też pytanie, czy chcemy w ogóle poznawać, no bo właśnie. nie jest atrakcyjny. No i właśnie, i w przyjaźni razu nie są w sklepie MMM-ów, nie są na Times Square ani razu. To są poważne rzeczy, tam się chodzi. <grym> tam jest sklep Disneya. Sklep MMM-ów ma tyle rodzajów MMM-ów, oni w ogóle tam nie byli w tym sklepie. To jest nieprawdziwy <grym> obraz nowego jarki. I wiadomo, że tak samo w Bodego Nikt fabrycie. nie jest ulicznej budki. Wiadomo, że, że oni. To zawsze jest świat wymyślony i mocno taki uproszczony i tam nie ma problemów finansowych raczej, chyba, że to jest rozen Ale, no bo to jednak jest... Rosen! No trochę tak, no oni są, oni są tam przecież... Udusisz mnie dzisiaj. Podredneków podchodzą, ale jakby widzisz pewne aspekty, które są dla ciebie miłe. Ja nie wiem, dla kogo jest ten serial, ten Uncoupled. No dla, dla, dla znajomych kogo? nie Patryka. No, no chyba, jakby, chyba. A znalazłem pozytyw The Surface. No, jest Główna tak. bohaterka tam jeździ metrem. Nie jeździ limuzynami. I to jest absurdalne. Gdzie no. ona w tej byczej kietce na imprezę charytatywną, żona, o, ją przedstawiają, że jest jej żoną. Też, jego, też z finansjery jest tak. ten gościu, bo tam też oczywiście mamy do czynienia z wątkiem z utratą pieniędzy, ale ona jeździ metrem i pracuje w szpitalu wolontarialnie. No, bo jest ultra bogata. I to mi się podobało, że w tym serialu o bogaczach jest ta metro. Widzisz jeden plus i czołówka, dwa plusy i muzyka, trzy plusy. Dla mnie to jest ściema, że ona jeździ metrem. Ona by nie chciała dotknąć tych zarazków. Metro dla bogatych? W tej kiece byczej, w, na tym prawie kole, by jechała metrem. Mhm, już to widzę. A jakieś plusy serialu single w Nowym Jorku? Mm, tylko ten początek, że to mnie zapało, że, jakby ta, że, to, że to było takie wow. A Czyli zobaczcie, jest... dwa zgredy wróciły. Do narzekania na wszystko, co się pojawia w filmie, w kinie i w telewizji. To powiedz jeszcze, bo na myślę, że słuchaczki, słuchacze i osoby słuchające bardzo chciałyby wiedzieć. Po pierwsze, czy zobaczyłeś już Gunis? Nie. Nie. Okay. A czy widziałeś już Tora Nowego? Nie. Nie. No i widzisz, jak krótka ta rozmowa się... Ale Guni sobie że zobaczę? Ja chciałem polecić film z Lupe Goldberg, który ostatnio odświeżyłem. Nazywa się Jumping Jack Flash. I dawno tak nie płakałem ze śmiechu jak Głupi Goldberg z dwumetrową szczoteczką do zębów. Wspaniała pozycja. Mam to w planie właśnie zobaczyć, bo tego to nigdy nie widziałem. I w ogóle teksty, które opadają. Z... Nie, nie mogę zacytować, bo są niecenzuralne, ale rozbawiły mnie, dawno mnie tak nic nie rozbawiło jak to. I polecam bardzo Panią Marvel, Mrs. Marvel. Z przyjemnością zobaczyłem ten serial, naprawdę. Nie wiem, co, czy, czy mówiliście o tym, ale... Dawno nie miałem takiego czegoś, że tak przyjemnie się, szczególnie, że warstwa wizualna jest fajna. Wiem, że tam jest ogromne oburzenie fanek i fanów związane z tym, że ona ma nie te moce, co w nowelach graficznych, i to jest skandal przez trzy nawet szkandal. Natomiast to, jak jest wyprodukowane to w kontekście zdjęć, mi się strasznie podoba ten element, jak oni główni bohaterowie jeżdżą i bohaterki jeżdżą rowerami i przejeżdżają obok grafiti, to wszystkie te graffiti, murale ożywają. Tak, Super to ładne. I świetna muzyka tam jest też zastosowana. rzecz której ty nie słyszysz, więc ja to powiem. Prawda. Chyba, chyba to jest najbardziej niekoherentny odcinek nie spać słuchać ever. Ale musieliśmy nadrobić, więc musicie nam to wybaczyć, Wszystkie dygresje. Mam nadzieję, że za tydzień bardziej to usystematyzujemy, a może nie, może znowu się spotkamy i pokonwersujemy o dupie maryny. Może tak będzie. Trzeba powiedzieć o właśnie o smoku i o Władcy Pierścieni, bo to wszystko nadchodzi. A właśnie kiedy rozmawiamy, to dziś premierem ma pierwszy z trzech specjalnych odcinków podcastów e, HBO na oficjalnym YouTubie HBO, gdzie nie dosyć, że twój ulubiony chyba Jenso Jason Kon z The no. Ringer'a, no. Jason Concepcion, przepraszam, e, rozmawia z e, aktorami i aktorkami Rodu Smoka i opowiada, ale też Przekazuje historię, bo ja czytałem House of the Dragon w dwóch częściach John'a ja. Eden Martina, trochę wiem i pamiętam, ale on też ładnie opowiada, na co się przygotować. Dobrze, to przygotujmy się na za tydzień. Dziękuję Ci, Pat, za tę konwersację i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.